Szanowni Państwo, mamy przyjemność uczestniczyć dzisiaj w otwarciu lodowiska miejskiego, które zostało usytuowane przy Tomaszowskim Domu Kultury. Mamy do Państwa dyspozycji lodowisko o wymiarach 13 na 25 metrów, które otwarte będzie w godzinach 9:21. Warto w tym miejscu podkreślić, że zarówno wejście na lodowisko, jak i wypożyczalnie łyżew w tym sezonie są darmowe, dlatego tym bardziej zachęcamy Państwa do aktywnego spędzania czasu na lodowisku. On się rozjeżdża do 38, jak ci to będzie pasowało? No dzisiaj mamy taki szczególny dzień, ponieważ po pierwsze Mikołaj, po drugie chyba po raz pierwszy, nie chyba, na pewno po raz pierwszy w grudniu możemy otworzyć w Tomaszowie lodowisko. Bardzo cieszę się, że żadna do takich temperaturach nie powinna zaszkodzić. Więc moi drodzy, planowaliśmy i udało nam się ten plan wypełnić, żeby dzisiaj, 6 grudnia, lodowisko w Tomaszowie zostało oficjalnie otwarte. Ja tak się trochę boję, bo jak tutaj stanowę, to jest też lodowisko. Poradzicie sobie? Tak. Tak? Dobrze. Moi drodzy, no to jeszcze jedna minutka. Ja chciałem w tym momencie, zanim Was zaproszę na to lodowisko, podziękować wszystkim, którzy pracowali w ostatnich dniach tutaj, żeby udało się to uruchomić, więc dziękuję pracownikom Ośrodka Sportu i Rekreacji. Tutaj jest Pan Dyrektor Stanisław Tyziuk. Dziękuję bardzo. To otwarcie zastępca lodowiska tutaj jest. Tutaj jest. Bardzo serdecznie dziękuję pracownikom Tomaszowskiego Domu Kultury tutaj na czele z panem dyrektorem Darkiem Krechem tutaj. Miejski Zarząd Dróg to jest bardzo ważna instytucja, która też tutaj pracowała, jak widzicie, bardzo dużo. No i przedsiębiorstwo po stronie komunalnej i mieszkaniowej. Wszyscy starali się, żeby to lodowisko powstało, udało się. Bardzo cieszę się. To lodowisko powstało w ramach rewitalizacji parku. Więc jest to chyba ostatni element, ostatnie urządzenie, które uruchamiamy. Więc cóż, no ja Wam życzę, żebyście mieli jak najwięcej radości z tego lodowiska, żebyście korzystali zgodnie z regulaminem, który tutaj wisi. No i cieszcie się jak najwięcej radości i żeby Wam się na tym lodowisku nic złego nie przydarzyło i będę za to wszystko trzymał kciuki. Przecinali, pomożesz mi? No to tniemy. Uwaga, uwaga. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, nie, nie. Super. No i w tym momencie lodowisko zostało otwarte. Teraz pytanie, kto pierwszy będzie jeździł? Asiu. Mikołaj, to ja zachęcam w takim razie. Ruszaj pierwszy. Potrzymaj dzwoneczek. Pomachaj ładnie. Przylecą moje renifery. Ale dzwoneczkiem, dzwoneczkiem. Rado. Cieszę się, że ja to... Prawo i lewo. To znaczy, no dzisiaj chyba nie mogło być inaczej, jak to, żeby Mikołaj zaczął. Proszę bardzo. Tego nie lubię, tak. Witam wszystkie dzieciaki. Cześć Wam. Słuchajcie, tam z tyłu są moi pomocnicy, owocowi animatorzy. Też przyszli. Dzisiaj występują po raz pierwszy, także nie klepcie ich w głowy, nie ciągcie za ogony. Bądźcie cierpliwi. Każdy dostaje pomidek od Mikołaja, którym pomógł burmistrz dostarczyć. Otwieramy, tak? Pierwszy? Mam nadzieję, że pierwszy się nie wywala. Ruszamy sobie troszeczkę. Ruszamy rączki, żebyśmy nie zawarli. Rączki, dołączajcie do nas, dołączajcie. Okej, okay, jest nas trochę, także się zmieniajcie. Kto się czuje się zmęczony? O, jest pierwszy kanar, aż mi czapka spadła. Wszystko w porządku? Nie martw się, święty Mikołaj na tobą uśmiecha, czy jest okej. Okej, panie Pawle, słyszy pan Mikołaja? Głośniej. Stajemy i patrzcie na mnie. A ram, zam, zam. Dawaj! Guli, 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 ram, zam. Co chłopaki? Jeździć by się chciało, tańczyć się nie chce? Dobra. W prawo. W lewo. Guli, 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 guli. Jedna dziewczynka ma chętną brawo na ciebie, jak masz na imię? Guli, 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 ram, zam, zam. Dobra, rozgrzewamy nogi. Hej, co wam? Dobra, będzie szybciej. Jest i burmistrz, panie burmistrzu. Ram, zam, zam, guli, 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 ram, zam, zam. Ram, zam, 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 zam
guli, 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 ramzam. Prawa, lewa. Guli, 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 ramzam, zam. Prawa, lewa. Guli, 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 ramzam, zam. Okej, naciskamy pępek, tu jest taki luzak. Brawo, panie burmistrzu. A rad jestem, że pan i... Ta inwestycja, czy to lodowisko, zostało wykonane w ramach rewitalizacji miasta, w ramach rewitalizacji parków, na którym tutaj jesteśmy, a więc z dofinansowaniem funduszy europejskich. I myślę, że wszyscy cieszymy się z tego, że dzisiaj w święto Mikołaja można się w Tomaszowie na lodowisku poślizgać. Nie wjeżdżamy do środka. Jedziemy pojedynczą, bo ktoś to nie... Trzymamy się bandy. Szóstego grudnia 2015 roku to nie tylko dzień świętego Mikołaja, to także niezwykły dzień dla mieszkańców Tomaszowa Lubelskiego. W pewien sposób możemy powiedzieć nawet, że historyczny, bo po raz pierwszy w Tomaszowie zostało otwarte lodowisko plenerowe. Lodowisko, które jest częścią programu rewitalizacji Starego Miasta, znakomicie wpisuje się w te wszystkie działania miasta, które obserwujemy od kilku lat. Mamy już przecież świetny park, również przeznaczony do rekreacji, który otwieraliśmy w tym roku, a teraz mamy lodowisko plenerowe. Jak wszyscy widzą, cieszy się ogromną popularnością. Łyżew, mimo że jest 50 par, zabrakło od razu, są kolejki, a więc to dowodzi tego, że lodowisko bardzo było potrzebne i na pewno przez cały sezon zimowy będzie wykorzystywane tak przez dzieci, jak i przez dorosłych, dla których jest to świetna forma rekreacji, sportu i rozrywki, również rodzinnej. Dobra, zmieniamy stronę. Drugą stronę, żeby nam się koła nie podoba. O, jest fikana. Słyszysz? Nie wyjeżdżaj do środka. Trzymaj się, trzymaj. W drugą stronę idziemy. Burmistrzu, zawracamy. Uwaga na mniejsze dzieci. Kolego, nie szalej tak. Ja wiem, że tu musisz jeździć, ale uważaj na dzieciaki, okej? Okay? Dobra, poproszę nagrodę dla trzech dziewczynek, te, które tańczyły ramzą tam. Gdzie moi ochotowi? Czy mógłbym tam trzy siateczki? Tam są zrobię trzecie dziewczyny, nagroda dla was. Okej, okay, Nikolaj, będziesz się dziwą piechował? Okej, za dwie dziewczyny, dobra? Dobra. Okej, okay, dobra, stajemy. Stajemy przy bandach. Czapkę załóż. Dobra, trzymajcie, trzymajcie się, trzymajcie. Owocowi jak wam idzie. Słuchajcie, owocowi rozdają takie reczki. Przyspieszam. Dobra, stoimy. Trzymamy się przy bandzie i wszyscy kłócamy. Stajemy. Co? Kłócamy. Dobra, to stajemy. Chcesz wyjść? Podnosimy jedną nogę. Ja już słyszałem, to chodź. Ale mówiłeś mi, to chodź. Okej. Przekładamy sobie ręce i klaszczemy pod nogami. Dzień. Okej. Poproszę dwie chętne osoby. Dwie. Ja i ja znam. Chodź. Dzień. Jeden z mistrzów, blondy i czapeczny. Cześć. Czapkę załóż. Dobra, trzymajcie, trzymajcie się przy bandzie.
panie. Owocowie jak wam idzie? Słuchajcie, owocowie rozdają takie reczki. Przyspieszam. Dobra, stoimy. Trzymamy się przy bandzie i wszyscy kłócamy. Stajemy. Co? Dobra, to chcesz wyjść? Podnosimy jedną nogę. Ja już słyszałem, to chodź. Ale mówiłeś mi, to chodź. Proszę dwie rzędy osoby. Dwie. Ja nie odznam. Chodź. I jeden z mistrzów, blondy i czapeczki. Dobra. Ja tu przyszłem z bratem pojeździć na lodowisku. Jest bardzo ślisko, można się nawet wywalić. Pojeździliśmy chwilę i było się zmienić, bo jest tyle dużo dzieci do jeżdżenia. Wszyscy chcą jeździć, jest bardzo fajnie. Są fajne nagrody, konkursy. To jest super lodowisko, bardzo się cieszymy, że powstało w Tomaszowie takie lodowisko, że wszystkie dzieci mogą przyjść za darmo. Jest bardzo dużo osób, ale i tak będziemy przychodzić jeszcze jeździć i wreszcie nie musimy jeździć do Zamościa i nie trzeba po prostu się wybierać gdzieś dalej, wystarczy parę kroków przejść i ma się lodowisko i jest super zabawa. Fajnie się jeździ bardzo. Bardzo. Bardzo dobrze. Jesteśmy przy lodowisku, które zostało dzisiaj otwarte. Jest to dla dzieci niebawem piękna frajda, bo wiem coś na ten temat, bo mam tu dwóch takich smykałków, dwóch małych takich, którzy tu nie mogę ich zagnać do domu na obiad, tylko naprawdę podziwiają. To jest kupa ludzi, kupa dzieci. To jest coś pięknego, naprawdę. No cóż Państwu mogę powiedzieć, zapraszam serdecznie, oby jak najdłużej to trwało.